Trent, co to za grzyb? Opowiedz o jego właściwościach. Chodzi mi o smak umami. Postaram się go zamknąć w tym słoiku, ale może będę potrzebował drugiego albo mieszanki. Muszę się jeszcze zastanowić, jak osiągnąć naprawdę dobry smak. To ma być intensywny, dramatyczny napitek. Te pistacje wyglądają jak małe małże. Royal, tylko redukujesz? Wlałem 3 szklanki wody, dodałem borówki i zredukuję je o połowę, po czym wycisnę sok, który zmieszam z miodem, żeby powstał syrop. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy tak skrajnie różnego podejścia. Szalony naukowiec i prosty chłop ze wsi. Super. Będziesz musiał siedzieć teraz tak długo, jak ja przy maceracji? Oby nie. Zobaczymy. Jestem tradycjonalistą i trzymam się tego, bo tak podpowiada mi serce. Trent to szalony naukowiec i ma masę rzeczy na stole. Jest na wyższym poziomie w kwestii mieszania i spraw, o których nie mam zielonego pojęcia. Mam sporo roboty i nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy. Została połowa czasu, albo połowa za wami. Zależy, jak na to spojrzeć. Bardzo proszę. Można by to jeść. Tak pachnie. Co ty na to, Tim? Wygląda, jakby robił ciasto. Chcę wyciągnąć z tych borówek, ile się da. Wszystko ma trafić do wiadra. Obaj podchodzą do tego poważnie. Zgadza się. Tak trzeba. Co to było? Odcedziłem ziarna kakaowe. Ziarenka. Nadają się do chrupania. Pierwszy raz pracuję z niektórymi z tych składników. Uznałem, że dadzą smak umami, ale są naprawdę mocne. You're